Dziś jesteśmy na ulicy Nowe Górki i tutaj rzeczywiście inwestycja może nie tak duża, ale jakże istotna. Mieszkańcy od wielu lat prosili o to, żeby wykonać w tej ulicy oświetlenie i w tym roku on zostanie ponad wszelką możliwość wykonany. To jest odcinek nieco ponad kilometra, na którym założymy zupełnie nowe oświetlenie. W tym momencie jesteśmy już po otwarciu ofert. Ponad wszelką wątpliwość ta realizacja zostanie wykonana w tym roku, dlatego że w przyszłym tygodniu będziemy rozstrzygali przetarg, a w związku z tym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeszcze we wrześniu inwestycja się rozpocznie. Kosztorys inwestorski wynosił niecałe 250 tysięcy złotych. Wpłynęły dwie oferty, obie są poniżej tej wartości, w związku z czym miałam wątpliwości, że inwestycja nie tylko zostanie przeprowadzona, będą jeszcze niewielkie oszczędności. Utrudnień nie będzie, dlatego że te prace, które są, wiążą się z założeniem oświetlenia, nie są tak, nie ingerują w takim stopniu w samą drogę, że nie będziemy absolutnie musieli tutaj nic zamykać. Ewentualnie miejscowe zawężenia, ale droga będzie przez cały ten czas przejezdna.